Zapraszamy naszego kolejnego gościa, Kuba Sienkiewicz, lider oczywiście zespołu elektrycznej gitary. Dzień dobry, panie Kubo. To wielki zaszczyt, że jest pan z nami. Pasażer Sienkiewicz, dzień dobry. Kłaniam się serdecznie, a pasażerowie, którzy są z nami zdalnie, czyli widzowie naszego programu, będą mieli teraz okazję wysłuchać fragmentu singla najnowszego zespołu elektrycznej gitary. Singiel nazywa się Ziemia i za moment o tej ziemi więcej porozmawiamy. Księżyc jest sztuczny, biżuteria kosmiczna zachowuje się jak kosmiczna stacja turystyczna. Uderzony rakietą zadźwięczy jak dzwon. Lepiej uwierz to, człowieku, bo cię wsadzą do rakiety i zadźwięczysz jak on. Ziemia jest płaska. I jako się rzekło, najnowszy singiel elektrycznych gitar, piosenka Ziemia. Panie Kubo, przysłuchiwałem się i nawet analizowałem tak trochę szerzej tekst tej piosenki. Czy pan jest bardziej, wraz właściwie z twórcą tej piosenki, twórcą tekstu, bardziej zafascynowany, czy bardziej przerażony ilością teorii spiskowych, jakich tworzymy wokół takich tematów jak Ziemia, jak klimat i tak dalej, i tak dalej? Temat tej piosenki i jej treść wpisuje się też w moje ostatnie zainteresowania. Wydawałem płytę pod tytułem Moja Bańka, która zajmuje się bańkami informacyjnymi, a właśnie na przykład płaskoziemcy tworzą też bardzo szczelną bańkę informacyjną i przyjrzenie się, jakie mechanizmy rządzą powstawaniem takich szczelnych baniek, jakie zachodzą okoliczności, że powstają takie zjawiska, jest bardzo ciekawe. Oczywiście, że przerażające ze względu na to, że może stworzyć taką sytuację dla nas nieprzewidywalną zupełnie, której się boimy, bo zagraża jakimś chaosem, czymś, co trudno nam jest sobie wyobrazić. Ale ja staram się żyć według takiej zasady, żeby się nie martwić na zapas. Więc na razie mówię, bardzo ciekawe zjawisko. Bardzo ciekawe zjawisko. Mówi pan o bańkach teraz, czy o teoriach spiskowych? I o bańkach, i o płaskoziemcach, i o tych teoriach spiskowych, które są właściwie też bańkami informacyjnymi. Podchodzi pan do płaskoziemców bardziej z czułością, czy bardziej właśnie z takim przerażeniem, dyskomfortem? Dyskomfort poznawczy oczywiście się pojawia, kiedy słucham. Moje dzieci puszczają mi takie filmy w sieci o płaskoziemcach. Dochodzicie na krańce internetu, jak to się mówi. Słucham tego z zaciekawieniem. Dla mnie to też jest, dla mnie jako neurologa jest to ciekawe, jak ludzie mogą myśleć i żeby też zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie rzeczy, które uznałbym kiedyś za urojenia i za wytwórcze objawy psychiatryczne, rzeczywiście mają wartość jako objaw chorobowy. Okazuje się, że to może być szerzej pojęta norma. A nie ma pan czasem takiego poczucia, że ci, którzy żyją tymi teoriami spiskowymi, że to są ludzie, którzy w jakiś sposób szukają takiego bezpieczeństwa w tym świecie pełnym chaosu? No bo wie pan, tyle się dzieje, tu nagle pandemia, tu wojna, tu jedno, drugie i wszystko się skumulowało. Człowiek czasem sięgnie po jakąś teorię spiskową i przynajmniej ma odpowiedź taką prostą, dlaczego to wszystko się dzieje. No chociażby przykład pandemii. Jest taki mechanizm psychologiczny, że bezpiecznie czujemy się w obszarze takich informacji, w takiej sferze naszego poznawania, który jest nam, dla nas zrozumiały, i wszystko, co wykracza i burzy ten system przekonań i informacji, w których się poruszamy, jest zagrażające. Dlatego
między innymi dzięki istnieniu sieci i łatwego dostępu do informacji, do selekcjonowania informacji, takie bańki informacyjne się tworzą. Bezpieczeństwo psychiczne, bezpieczeństwo egzystencjalne to jest bardzo ważna sprawa dla każdego, dla całego gatunku, a i dla całych zbiorowości i dla poszczególnych osobników. Dlatego ten mechanizm jest nie do wyeliminowania. Będziemy się z takimi zjawiskami spotykać długo jeszcze, a może i na wciąż, prawda? To jest część naszej natury. A jak obserwuje pan czasem to, co dzieje w Polsce wokół nas, to nie ma pan czasem tak ochoty zamknąć się w takiej swojej banieczce? Ale rzeczywiście, że sam się zamknąłem w takiej bańce i zresztą płyta, o której wspomniałem na początku, Moja bańka, jest też trochę autoironiczna, bo na okładce tej płyty jest fotografia mojej twarzy przy radioodbiorniku Szarotka, a ja zasłuchany w te sączące się dźwięki z głośniczka właśnie ze swoim kanałem informacyjnym ulubionym pozuję do tego zdjęcia. To jest właśnie charakterystyczna sytuacja. Ja też selekcjonuję informacje. Ja nie wytrzymuję, nie potrafię psychicznie znieść informacji z kanałów, które są dla mnie nieakceptowalne. Okay. I to jest również i mój problem. A o jakie kanały chodzi, tak z ciekawości? Ja na przykład mam alergię na odchylenie narodowo-katolicko-patriotyczne. I po prostu tamta część świata budzi we mnie lęk, dyskomfort i ja go po prostu odrzucam. To do tego wątku jeszcze pozwolę sobie na moment wrócić, ale jest taka teoria spiskowa, którą opisujecie w swojej piosence Ziemia, której przypomnę dzisiaj premiera u nas w programie i zachęcamy Państwa, żeby ją wysłać. Za moment też porozmawiamy o teledysku do tej piosenki, ale jest tam mowa o wielkim słońcu podtrzymywanym przez wielkiego kaczora. Chciałem zapytać, o którego kaczora chodzi? Wielki kaczor. No właśnie, wczoraj nawet oglądałem film o płaskoziemcach i już wiem, dlaczego trzymamy się wszyscy Ziemi. Nie dlatego, że istnieje grawitacja, tylko dlatego, że cała nasza płaska Ziemia porusza się z przyspieszeniem G w przestrzeni kosmicznej do przodu. Dzięki temu jesteśmy dociskani do tego. A Ziemia przytrzymywana jest przez wielkiego kaczora, który właśnie to przyspieszenie G nam nadaje. Ale to nie jest żaden manifest polityczny. No, manifest. Nie, chociaż słowo kaczor w tej chwili budzi takie konotacje dwuznaczne, ale też należy przyjąć zasadę, że nie robimy sobie żartów z nazwisk. To prawda. Chciałem zapytać też o... Właściwie porozmawialiśmy o bańkach, porozmawialiśmy o teoriach spiskowych. To właściwie dwa najmodniejsze tematy, to jeszcze trzeci najmodniejszy. Sztuczna inteligencja. Skąd ten pomysł? Ale tych pomysłów w ogóle jest teraz dużo, bo słyszymy też o Beatlesach i o Paulu McCartneyu, który chce poprzez sztuczną inteligencję wskrzeszać głos Johna Lennona. Fascynuje pana też? Lepiej go oczyścić niż to było możliwe wcześniej. To jest zabieg studyjny z użyciem sztucznej inteligencji. Natomiast w przypadku teledysku... No bo tylko podkreślmy, że teledysk do tej piosenki został wyprodukowany przez sztuczną inteligencję. Sztucznej inteligencji. To wygląda tak, że zadanie twórców jest w tym przypadku podanie kilku
obrazków, scen, jakichś takich punktów tworzących ciąg, a sztuczna inteligencja pomiędzy tymi obrazkami tworzy przejścia, które są w znacznym stopniu nieprzewidywalne. Efektem tego są rzeczy dość przypadkowe i często zaskakujące dla samych twórców i to jest fajne. Mnie się podoba ta metoda pracy, ponieważ w ogóle ja lubię taką nieprzewidywalność, losowość w tym, co to powstaje. To musi być pewne napięcie, gdy twórca zobaczy, co sztuczna inteligencja trochę sądzi na temat przypomina to trochę, tak, przypomina to trochę pisanie tekstu z użyciem czata GPT. Ja próbowałem tej techniki, tak żeby po prostu zorientować się, co wychodzi. No i mówię, ułóż piosenkę w stylu Kuby Sienkiewicza, tak żeby były tam schody na placu Piłsudskiego, żeby był ksiądz Rydzyk, wpływy rosyjskie, no i on mi jakiegoś gniota takiego smaży, prawda? A gdyby pan poprosił czat o to, żeby napisał właśnie na ten temat, ale dodał w stylu Kuby Sienkiewicza? No właśnie tak powiedziałem. A, tak zrobił pan, okej. No właśnie, napisz piosenkę w stylu i nie podobało się panu. Oczywiście. Czyli był pan jak Wisława Szymborska w tym słynnym przykładzie, nie wiem do końca, czy prawdziwym, czy bardziej, która nie zdała matury z analizy własnego dzieła. Tak. Nie podobało się panu? Nie podobało się, ale nie używałem wersji płatnej najnowszej, więc trzeba też wziąć pod uwagę, że to narzędzie jest jeszcze bardzo niedoskonałe. No dobra, jakoś nie wiem, czemu o wszystko dzisiaj pana pytam w jeden sposób, czy pana coś fascynuje, czy przeraża, no ale też nie sposób nie zapytać artysty. No, jesteśmy w takim momencie, że właściwie na każdym poziomie zadajemy sobie to pytanie, no bo mówi pan o tym, że pisał do sztucznej inteligencji, poprosił sztuczną inteligencję o napisanie tekstu. Do tego tekstu można poprosić sztuczną inteligencję o napisanie muzyki i jej wyprodukowania, a później teledysku. Pojawia się takie pytanie, tu wszyscy wtedy drżą, że może wobec tego zniknąć artysta. Może? Stowarzyszenie Autorów ZX dostrzega ten problem autorstwa w przypadku produktów pochodzących od sztucznej inteligencji i na ten temat już odbywają się posiedzenia, dyskusje, a nawet międzynarodowe warsztaty twórców, autorów. Nie wiem, do czego to doprowadzi. Mnie się zdaje, że w tej chwili to narzędzie nie jest jeszcze tak doskonałe, żeby zagrażać człowiekowi. Nadal udział samego twórcy w sterowaniu tym narzędziem jest na tyle znaczący, że kwestia autorstwa nie budzi wątpliwości. Nawet jeśli chodzi o muzykę, jeżeli twórca zadaje pewne warunki maszynie, no to jest nadal twórcą i jemu się należą, mówiąc krótko, tantiemy. Powiedział pan o tym, że wcześniej o tych kanałach narodowo-katolickich, które nie do końca panu odpowiadają, raczej to jest bańka, w której nie za bardzo pan lubi sobie pływać. A co pan sądzi na temat tego, co tej dyskusji gorącej właściwie, która miała miejsce w ostatnich dniach na temat Opola? Powiem wprost i zapytam wprost, co pan sądzi o postawie artystów, którzy wzięli udział w tegorocznym Opolu? Bo to byli także znani artyści. No różne są motywacje. Niektórzy uważają, że rozsadzają system od środka. Jakaś tam manifestów wielkich nie słyszałem w trakcie tych występów. Niektórzy po prostu chcą być obecni i nie przejmują się takimi kwestiami właśnie jak etyka osób publicznych. Można to zrozumieć. Ja się nie zrzymam specjalnie na to. Szczególnie dlatego, że dzięki takiej polaryzacji i właśnie dzięki tym bańkom, które powstały również i w tej sferze artystycznej, ja mam okazję do bardzo ciekawych występów z bardzo przychylną widownią, w przyjaznych warunkach. Widownia wstaje, klaszcze. Widownia utożsamia się też jakoś tam z ideą. A w Opolu by pan wystąpił? Gdyby w Opolu bym pana teraz nie teraz? Wystąpił. Czy uważa pan, że pojawienie się na tej scenie, jednak z logiem TVP u góry, wiemy, co się dzieje w TVP w wiadomościach od wielu lat, czy uważa pan tak, czy nie, że to występ tam jest w pewnym sensie legitymizowaniem tego, co się dzieje i wyprawia na antenie TVP, zwłaszcza TVP Info? Czy da się to odgrodzić? Czy da się powiedzieć, jestem artystą i ja tu przyszedłem dla was, dla publiczności?
To jest trudna sprawa. To legitymizowanie i jakby wyrażenie poparcia dla tego całego brudu jest na pewno faktem. Natomiast przypomina mi się tutaj kwestia na przykład nagrody za X-u, do której publiczność się przyzwyczaiła jako do stałego elementu festiwali opolskich. I to stowarzyszenie jest tam obecne. Sam w tym stowarzyszeniu jestem i chętnie działam. I jest dla mnie trudną sprawą ocena tego, taka surowa ocena i nazwanie tych rzeczy bardziej kategoryczne. Nie wiem, nawet nie potrafię w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie do końca. Czy na przykład obecność Stowarzyszenia ZAX i nagrody Stowarzyszenia ZAX w Opolu jest dobre czy złe? Z tym pytaniem dzisiaj będę wędrował sobie po ziemi, która właśnie jest premierowym singlem elektrycznych gitar. To ja jeszcze zupełnie na koniec zapytam pana i też polecę państwu oprócz piosenki Ziemię, moją chyba ulubioną piosenkę pana do słów Jacka Krejfa, akurat piosenkę Źródło. Trochę tak o ziemia, żeby była ziemia, musi być źródło. Śpiewa pan za Krejfem tam takie zdanie o Polsce, że nie fetysz granic mnie tu trzyma, lecz miejsca i w tych miejscach przyjaźń. Aktualna? I to jest nadal aktualne. Powinniśmy w tych kategoriach myśleć i łagodzić te wszystkie podziały. I z tym cytatem zostawiamy w takim razie państwa, ale też zachęcamy do tego, żeby sprawdzić, co sztuczna inteligencja, jak wyobraziła sobie najnowszy utwór Kuby Sienkiewicza i elektrycznej gitar. Piosenka Ziemia, zachęcamy serdecznie, żeby ją wysłuchać, a naszym gościem był Kuba Sienkiewicz. Dziękuję. Panie Kubo, to był zaszczyt. Życzę dobrego dnia i dziękujemy za wizytę u nas. Bardzo miło, dziękuję, do zobaczenia.